Witam na Trójkącie Sadkowskim. Jeżeli ktoś nie wiedział, co to jest, to już teraz wiadomo i myślę, że Trójkąt Sadkowski będzie teraz miejscem absolutnie rozpoznawalnym. Cieszę się, że możemy się tu spotkać. Przede wszystkim dlatego, że jest to inicjatywa, która mogła powstać, zostać zrealizowana dzięki niesłychanej współpracy różnych, naprawdę przeróżnych jednostek. I tutaj ja tylko wymienię, dzięki czemu to w ogóle zaistniało. Inicjatywa i pomysł jest radnych, czyli pani Ireny Dądziak i Hani Czelińskiej, i to ich pomysł realizuje. Pomysł był możliwy dzięki pieniądzom, które uzyskaliśmy od zarządu, od dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych, wsparciu Urzędu Gminy w Sadkach. Czyli udało nam się uzyskać fundusze. Dodatkowo mieliśmy jeszcze projekt z powiatu nakielskiego na zajęcia pozalekcyjne, pamiętajmy o ogrodach. Cała reszta to nasi uczniowie i nasi nauczyciele. I tu moje wielkie podziękowanie dla pani Michaliny Damskiej i dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu, którzy stworzyli projekty i potrafili wcielić je w życie. Widzimy, myślę, że coś pięknego. Miejmy nadzieję, że długo będzie to i pozostanie tutaj w tym miejscu i myślę, że możemy się tym miejscem cieszyć jako coś, co Sadki będzie pokazywało na drodze krajowej. Ci, którzy będą go mijać, będą kojarzyli z nami. Dziękuję za tą miłą współpracę, przede wszystkim no, panu Bartoszowi Lamprechtowi, że no, tak wszystko było dopięte na ostatni guzik, bo no, wiadomo, jak robimy takie prace, no to jest każda para rąk się przydaje, także bardzo dziękuję za sponsoring. Dziękuję panu wójtowi też, że mogli tam pracownicy nieraz podjechać, coś wywieźć. Przede wszystkim dziękuję pani Michalinie i uczniom, że wykonaliście tak piękny projekt, bo wspólnie z Radą Sołeckiej ten jeden projekt wybrali, ten początek. Po prostu myślę, że uda też nam się załatwić z generalną, że ten trawnik będzie do końca posadzony. Nie wiem, czy to się uda jesienią, ale no na pewno zostanie zrealizowany. No i jako sołtysto myślę, że po prostu, że będziemy współpracować jeszcze dalej, bo już mam na oku jeszcze jeden punkt, tylko finanse są potrzebne, sponsorów się zbierze, także dziękuję pani dyrektor, uczniom i wszystkim, którzy po prostu się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też bardzo się cieszę, pani dyrektor, że jako szkoła weszcie się poza teren szkoły i robicie coś dla środowiska, w tym przypadku dla gminy Sadki, bo tutaj jednak szkoła się znajduje. Ale mam kolejny projekt, pomysł na projekt, jeżeli już tak wyprzedzają daleko do przodu. Jeżeli współpracujecie tak fajnie ze środowiskiem, pani tak wie, gdzie mamy przystań, ile mamy tam terenu do zagospodarowania, zrobić taki piękny projekt i później to zrealizować od początku do końca. Z pewnością będziecie dumni nie tylko z otoczenia szkoły, z tego miejsca Trójkąta Sadkowskiego, jak i również byście mieli swój udział w wyglądzie przystani Rzecznik na Kanadu. Szanowni Państwo, pamiętam początki, kiedy zrobił się ten pomysł. Otóż na jednej z sesji został zgłoszony wniosek, aby upiększyć ten Sadkowski Trójkąt. Gdy na roboczo spotkaliśmy się w tym miejscu, no nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym upiększeniem poradzić i wówczas padł pomysł, aby wykorzystać potencjał znajdujący się właśnie tutaj, czyli nauczycieli i uczniów Technikum Architektury Krajobrazu.
czas pokazał, że był to pomysł trafny. Myślę, że z tego zadania wywiązaliście się na szóstkę. Zresztą nie tylko przy realizacji tego zadania, również pozostałych, które były pokazane w tym podsumowaniu projektu. Myślę, że w tym kontekście również warto podkreślić trafną decyzję o utworzeniu Technikum Architektury Krajobrazu, bowiem technikum to kształci nie tylko teoretyków, ale jak z tego widać już praktyków, zdobywacie pewną wiedzę praktyczną. Dokonano tak zwanej rewitalizacji, ostatnio modnego słowa, wielu miejsc związanych z przestrzenią publiczną. Myślę, że zdobywacie cenne doświadczenie. Myślę, że pracy w przyszłości Wam nie zabraknie, bo jeszcze wiele w tym zakresie jest do zrobienia. Jednak korzystając z okazji, chciałbym podziękować również przede wszystkim inicjatorom tego przedsięwzięcia, wykonawcom, a także wszystkim tym, którzy to przedsięwzięcie wspierali. Mam na myśli tutaj Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe, jak również tutaj Referat Inwestycji, który na miarę swoich możliwości to przedsięwzięcie wspiera. Nie ukrywam, że liczę na dalszą współpracę w zakresie upiększania przestrzeni publicznej na terenie gminy. Myślę, że wszystkim będzie nam łatwiej żyć i mieszkać, jeżeli to otoczenie będzie piękne, przyjazne, będzie można na nie patrzeć zupełnie innym wzrokiem. Dziękuję bardzo. Jestem niezmiernie zadowolona, że kolejna edycja projektu Pamiętajmy o Ogrodach pomyślnie dobiegła końca. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez finansowego wsparcia naszego organu prowadzącego oraz życzliwości i zrozumienia partnerów projektu. Jednak ogromne uznania i podziękowania chcę wyrazić przede wszystkim uczestnikom projektu i to Wam, uczniowie architektury krajobrazu, za zaangażowanie, kreatywność, sumienność podczas realizacji tego projektu. Witamy, mam na imię Weronika. Ja Natalia, jesteśmy uczennicami Technikum Architektury Krajobrazu w Samostrzelu. To właśnie my tutaj pracowaliśmy, tworzyliśmy ten właśnie herb, który jest tutaj właśnie utworzony. Koleżanka z naszej klasy go zaprojektowała. Chcieliśmy pozostawić coś po sobie, bo to już jest ostatni rok edukacji w tej szkole. I mamy nadzieję, że wszystkim się to podoba, bo my jesteśmy bardzo z tego dumni. Przejeżdżając obok tego miejsca, będziemy z sentymentem spoglądać na to miejsce, na nasze dzieło, które wykonaliśmy. Dziękujemy.